Dobra, trzeba będzie ich poznaczać. Wszyscy. Czy w ogóle da się strzelić przez te? Weź się zbiera sobek. Aha, czy niekoniecznie mam się z nimi strzelać teraz? Widzę, że nie byłoby to pewnie możliwe przez te szczebelki. No to zachowajmy ciszę w takim razie na razie. Aha, może teraz zejdę. Jest tu jakiś nieoznakowany dzisiek? Nie ma. 7, tak? Okej. Dobra, wszystko jakby gotowe w miarę. Cukowane DNA. Co mi najbardziej do Elizabeth Sobek? Jeśli dokonamy gruntowej analizy różnych metod przechowywania danych magnetycznych, optycznych, kwantowych, nawet ta technologia wieczność, którą was się tak wyjął, naprawdę. Cząstki, które tworzą życie, są że to zachowanie ludzkiej wiedzy o tym. No dobra, czyli no, odkrył jakiś sposób na przechowania Polla. Tylko wciąż za mało wiemy o tym, czy są poszczególne składniki, które no miały wspomagać czy współpracować z Gają. Witamy w Apollo, kolektywnej pamięci rodzaju ludzkiego i źródle wszelkiej dostępnej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Jestem Samina Ebaji. Do niedawna byłam dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Pamięci Kolektywnej w Nowym Teheranie. Jako antropolog kultury poświęciłam karierę zachowaniu wiedzy i metody naukowej, wynalazków i powstałych dotąd dzieł sztuki. Apollo jest zatem kompletnym ucieleśnieniem pasji mojego życia, chociaż powstał w wyjątkowo niebezpiecznych okolicznościach. Czekające nas wyzwania są ogromne. W szczególności musimy zaplanować i przeprowadzić cztery główne inicjatywy równolegle. Pierwsza – budowa repozytoriów danych w kolebkach na całym świecie z zapewnieniem pełnej nadmiarowości. Druga – zebranie i przetworzenie planowanych 180 milionów pojedynczych rekordów danych. W sumie 42 zetabajtów po mandaryńsku, angielsku, hiszpańsku i arabsku. Trzecia,
kompleksowy transfer i unikalne kodowanie wszystkich danych w DNA zawartych w syntetycznych skamielinach. Jedynym medium zdolnym je pomieścić i wystarczająco trwałym, by zachować je bez strat przez stulecia. I ostatnie, nie mniej ważne. Opracowanie interfejsu holograficznego i grywalizacyjnego kształcenia, dzięki którym przyszli ludzie zaznajomią się z Apollem, sukcesywnie odblokowując heurystyczne moduły uczące, które podniosą poziom wiedzy i umiejętności potrzebne do kierowania systemem terraformacji. Taka jest przyszłość, na którą nakierowane są nasze wysiłki. Nie tylko związane z zachowaniem przeszłości, ale również zasianie nowego, kwitnącego drzewa wiedzy. Witajcie. Zaczynajmy. Nie wiem, czy mam Apolla zwiedzać. Mam ochotę ubić gnojków, tam co chodzą na dole. A tutaj jest taka wznieślona i bardzo... się może nawet wcale nie da wejść. Da się wejść? Nie da się. To jest po prostu to nagranie. Nie będziemy aktywowali chorych projektora. A tam się nie da wejść, bo jest zarośnięte wszystko. Dobra, tu też. Czy czujesz się, powiedzmy, zwolniony z obowiązku próbowania nawet tam wejść? Ale nadal jestem ciekawy, czy jest gdzieś ogniwo ukryte. Bo to tak epicko wygląda, jakby to się miało faktycznie zmierzać do końca jakoś. Tutaj jeszcze mamy jakieś nagranko. I zaraz potem będziemy bić złych. Wstępy za polem. Kopii archiwum Homera są do głosu i tu. Dzięki któremu kluczowe elementy pola będą na czas. Powiem być chyba niewidoczny za tym biurkiem, nie? Gdzie upadł. Tutaj mamy jakiegoś szyfuncia, którego będzie trzeba ubić być może z ręki. Ale jak się przytrafia critical na takim, to jest też fajnie. O! I to wszystko zaginęło. Największy dar przedwiecznych. Największy? A co z faktem, że w ogóle istniejemy? Ignorancja jest przekleństwem, Aloy. Kto jak kto, ale ty powinnaś to wiedzieć. Ja nie wiem, czy ci gości na górze nie byłoby fajnie zdjąć jako pierwszych. Ale nie za bardzo widzę wejście tam. Myślę, że ten kolos stał w dość godnej pozycji. Czy przyciągnie czymś uwagę? Na razie jakby nie. Ten z góry coś widzi, ale... Przestał się gapić. Nie wiem, jak on zdział, ale on może mieć więcej hapeków. A mi nie musi się przytrafić critical.
Powtórka. Dobra. Nadal szukają. Czyli tak nie padł na raz. Czy z tą go nie mogę ich zauważyć? Ale to już jest jeden obserwator mniej. No, chodź, chodź, chodź. Maksakra. Czy go widzę, czy go nie widzę? Nie, czy nie widzę? Sprawa. Tego trzeba przynajmniej osłabić. Dobra. To nie rozbiło mu nic, ale ma ciekawy, zabawny efekt. Tego dochodzić. O, takie sprawdzenie jest zawsze ważne. Tak, panowie ubici. W sumie chyba idziemy do Elizabeth, tylko właśnie skoro ich tu nie ma. Je, to jest wielkie. Urety. Jest wejść na górę. Aha, jesteś do szczenia. Doktor Sobek, proszę zachować to wyznanie w Apollo z odnośnikami do mojego nazwiska i operacji Kosztowne Zwycięstwo. Jestem generał Aaron Harris. W latach 2060-66 byłem przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu. Najwyższym oficerem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zakres mojego dowodzenia obejmował planowanie strategiczne i nadzorowanie operacji Kosztowne Zwycięstwo. Manipulacji dokonanej na cywilnej ludności USA i innych państw w ciągu ostatnich 14 miesięcy życia na tej planecie. Nie mam się czego wstydzić. Przed plagą Faro wykonywałem swoje obowiązki dobrze. To były śmiałe i zręczne zabiegi polityczne. Nic dziwnego, że w pewnym momencie otrzymałem stanowisko dowódcy największej mechanicznej armii świata. Ironia losu. Moim jedynym trwałym osiągnięciem stała się zagłada życia na Ziemi. A jedynym odkupieniem było opóźnianie tej zagłady. Kosztem gigantycznej ofiary pośród żołnierzy i ludności cywilnej. Mam nadzieję, że w świecie, który nastanie, ludzie tacy jak ja będą zbędni. Jeśli słuchacie tej wiadomości i pochodzicie ze świata przeszłości, chcę was przeprosić i życzyć powodzenia. Z wyrazami szacunku, Aaron Harris. Panie generale, taki jak pan mi się nam przydał teraz. Potrzebujemy tego do walki ze złem. Niestety. Mamy podobny problem, jaki pan miał. Niestety.
Nie widzę, żebym mógł tu coś znaleźć. Gazem w różne miejsca. No to chodźmy do Elizabeth. Witamy. W Hadesie. Protokole bezpieczeństwa antyzagładowego. Aplikacji ludobójczej. No, wiem co myślisz. Gaia powinna wskrzesić State. No bo po co wyposażać ją w funkcję, której celem jest zgładzanie wszelkiego życia na nowo? Serio, pokiego? To bez sensu, nie? Nie, pudło. Jest sens. Odtwarzanie ziemskiej biosfery? Trudna sprawa. Gaia może i jest super mądra, ale niekoniecznie jej od razu wyjdzie. Znaczy, pomyśl, że jesteś Gają, a za 200 lat okazuje się, że ta cała biosfera nie idzie jak trzeba. Algaloidy szaleją, drzewa i glaste gniją zlewane ulewami, które utopiłyby Noego. Chaos! Cały świat chwieje się w posadach. No i co zrobisz? Wypuścisz w to bagno organizmy pierwszej fazy? Będziesz liczyć, że ich dwutlenek węgla i metan załatwią wszystko? Ni hu hu. To co trzeba zrobić, Gajo? To odsunąć się i pozwolić działać Hadesowi, który zrobi to, na co ona jest zdecydowanie zbyt troskliwa i kochająca życie. Czyli wypalić ten cały koszmarny biobałagan do cna, żeby Gaja zaczęła od nowa. No dobra, nie wypali, raczej reterraformuje wszystko jak leci i zadusi. Ale no łapiesz, o co mi chodzi. Hades przywraca biosferę do punktu wyjścia. Pierwszego kroku. Białej kartki. A potem, ale nie wcześniej, oddaję stery z powrotem Gai, mówiąc: jeszcze raz, dziewczyno. Ale tym razem się postaraj, bo znowu będziemy zaczynać od nowa. To jest Hades. W sumie twardy gość, można powiedzieć. Zagłada na żądanie, śmierć na życzenie. Wszystko w imię idei, ale no wiesz, odlotowej. Witamy w Hadesie. Witamy w pustce. Dobra, więc jeśli to była pierwotna funkcja Hadesa, dlaczego chce mnie zgładzić? Trzeba więcej danych. No i w jaki sposób skończył w zniszczonym tytanie Faro, czczony przez zaćmienie jak jakieś bóstwo? Wiem tyle samo co ty. Szukaj dalej. Bo ten koleś spierniczył coś przy produkcji tego Hadesa, coś mi się wydaje. A może jest niewinny? Tylko robi takie wrażenie? Brak mi słów po prostu. Travis Tate. Swing House. Ktoś mi skazywał Easy Bashkor. Kto by twierdzi, że stary tytek koduje przy Bashkorze? Może jak pies, dobrze wiesz. Nie wiem, komu cię nie obudował, nie mam. Aha, czyli on napierdala mu muza i on wtedy najlepiej mu idzie, tak? Jasne, co za człowiek. W długu Hadesa. Gaja nam pomógł przejąć sterowanie, potem jak Hades zrobi swoje. Musiałem więc znaleźć rozwiązanie, które nie uszkadzałoby Gaji za słabe i Gaja tylko pozornie do kontroli w kolejnym momencie. Dzień dobry, Gaj.
I tu coś musiałeś źle zrobić, gościu. No, to tak wygląda w tym momencie. Kurczę, no przecież... Żeby taki koleś miał nad tym kontrolę, zaprogramował to... Ja nie wiem, co o tym myśleć. Do Travisa Tate'a mi najbardziej. O cholera. Poleciła obsłudze Apollo odrzucać bez przeglądania wszelkie upiększające materiały. Kurde, no teraz wskazują na niego, że on coś nawywijał, będąc osobą jakby wykręconą. Ale to nie jest takie oczywiste, no. To chyba jedyna droga naprzód. Halo, projektor. Ktoś będzie nas gadał. Witamy w ALAT. Ukoronowaniu wszystkich podfunkcji systemu GAI. To za sprawą tego pakietu oprogramowania rasa ludzka będzie nadal istnieć. Nazywam się Patrick Groszar-Klein i jestem alfą tego programu. Na początku chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. ALAT nie jest programem inżynierii genetycznej. Nasz cel... To zachowanie ludzkiego genomu, a nie jego zmiana. Niewielki wycinek ludzkiej różnorodności genetycznej zastygły w czasie. Niezmodyfikowana genetyczna kwintesencja naszego gatunku. Dopilnuję, aby nasza działalność pozostała w zgodzie z ustawą o klonowaniu z 2034 i uzgodnieniami Raleja z 2048. To się wydaje osobliwą... Powiedziałbym nawet trywialną troską w świetle tych wszystkich okoliczności, ale dla mnie, jako autora tych uzgodnień, absolutnie nie może być tak rozpatrywane. Wyzwania praktyczne, jakie przed nami stoją, przytłaczają swoją skalą i złożonością, ale można im sprostać. Tak. Globalne zestawienie i tymczasowe przechowanie zygot, udoskonalenie technologii egzogenicznych, opracowanie i doskonalenie obsługi, żeby zapewnić opiekę oraz edukację na wczesnym etapie rozwoju dzieci. Wszystkie elementy programu muszą być i będą ze sobą zgrane. Nie wspominając już o karkołomnej budowie kolebek w placówkach na całym, szerokim świecie. Więc... Si vous êtes prêt, to dzieła. Kolebka. Kolebka matki?
Dobra. Jak to się wszystko łączy? Jak to się wszystko łączy z tym, co poznaliśmy do tej pory, z tym światem? Matrony i tak dalej. Idziemy, mam iść tam na górę, bo tam jest wejście, ale tutaj trzeba oblecieć jeszcze te... Wiadomość tekstowa. Cholera, to było to chyba. Osobowości Omni botów z kolebki. Przygotowania sztucznych osobowości do obsługi kolebki. Opiekuna, karciciela, zdobyciela w następnym tempie. Kurde, czyli tu im coś nie wychodziło w tych osobowościach. Jeszcze raz. To co mi się wydaje? Sztuczne macice. Maszyny, w których powstało nowe pokolenie ludzi. Czyli tak jakby z przygotowanych... Przygotowanych materiałów genetycznych automatycznie została wykluta ta społeczność, która tu żyje tutaj. Tak by wychodziło. W jakimś tam... No bo mi się skoczyło. Okej, okay, czyli te komory wydały mu się super. I teraz co? Aha, ja to chyba dotarłem, tak? Do początku. Okej. Okay. Czyli trzeba cisnąć tam na górę. Tu nie wyjdziemy, ale nie? Pomieszczenie inkubatorowe. Elizabeth powiedziała, że wzrośnie w nich nowe pokolenie ludzi. Zgadza się. Więc Góra Wszechmatki była jednym z nich? Nie przekonasz się, póki nie sprawdzisz. Właśnie chcę się otworzyć. Że niby błędny rejestr Alfa. Muszę przeszukać biuro Elizabeth. Bardzo ciekawe. Będzie grubo, bo z tego wynika... mówiłem to wiele razy podczas tej serii, ale tak rzeczywiście jest. Ale z tego wynika, że ona będzie musiała tam jeszcze wrócić. Jak im powie, to im serca staną, albo im wszystko spadnie. I będzie musiała tam wejść. Dopiero walną dziwko, jak okaże się, że to już działa. Dobra, czyli musimy iść tutaj. Elo, co my teraz mamy robić? Do góry, tak? Dobra. Czy tu jest więcej jakichś tych do oglądania? Nie ma, tak? Ukryte miejsca? Nie.
O. Nie ma pozycji, nie? W tą stronę? GPS zniknął, nie? Czy nie jesteśmy już w biurze właśnie? Teraz widzę coś, ale to chyba, że widziałem idąc tym korytarzem. Ten... Czysta logika tu nie wystarczy, Ted. Aby nam się udało, Gaja musi być jakoś zaangażowana w tę całą grę. A jeśli oszaleje? Czy nasze błędy niczego nas nie nauczyły? Chyba twoje błędy, Ted. Mówię tylko, żeby zamontować wyłącznik. Dopiero co przyszła na świat. Nie przystawię jej pistoletu do głowy, gdy wciąż jest w kołysce. Traktujesz ją jak dziecko, a co jeśli stanie się potworem? Elizabeth, mogę mówić nieoficjalnie? Jasne, mów proszę. Nie chciałabym się spierać, ale argument pana Faro jest rozsądny. W tej chwili rozwój mojej psychiki nie jest całkowicie przewidywalny. Aby zapewnić przetrwanie życia, sprzętowe obejście jest moim zdaniem zdecydowanie konieczne. I co? Zadowolony jesteś? Rany, Liz, rób co ci mówi. Tu też dostrzegam problem. Sprzętowy wyłącznik, tak? Wystarczy, że się znajdzie jakiś wichrzyciel. Nie wiem. Coś musiało się stać. Ta... Jak to 10-15 lat temu, jak oszalały maszyny. Coś się musiało stać, prawda? Ktoś coś zrobił. Tam chyba zaliczyłem tamten rejon. Przyszedłem stąd. Wygląda na to, że coś tu było. Jakaś część, która została potem usunięta. Najbardziej korzystna byłaby budowa ciała antylopowatych. Choć formy koziorożcowate wykazują zapewne lepszą nośność. Bardzo szybko się uczysz. Doktor Sobek. W trakcie analizy porównawczej morfologii różnych grup ssaków zgromadziłam bogate dane na temat wymierania czwartorzędowego. Tak? I jakie są wnioski? Gaja? Z punktu widzenia logiki to wymieranie miało przyczyny naturalne. A jednak... Jednak całkowite wyginięcie megafauny jest bardzo smutne. Wszystkie te gatunki odeszły na zawsze, co wywołuje u mnie żal. To trudno dokładnie opisać. Czy mam awarię? Oh, nie, nie, nie masz. To dobrze. Bardzo dobrze. Na pewno, Elizabeth? Czy na pewno? Żal. No może tak, ona miała być taka tworząca, nie? Ale ten Hades. Jasna pogoda. Doświadczysz krótkiego okresu nieświadomości podczas przenosin na główne miejsce instalacji. Elizabeth, mogę mówić nieoficjalnie? Gdy znowu cię uruchomimy, włączymy funkcje podrzędne i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Elizabeth, wykrywam niepokój. Dobrze się czujesz? Tak! Rozumiem, że okoliczności zmuszają nas do wcześniejszego rozruchu, ale wszystkie podsystemy są w tej chwili sprawne. Prognozy wyglądają obiecująco. A jeśli... Tam już nic nie zostało. Nie można nawet przeżyć bez założenia skafandra ochronnego. Miliardy zginęły w strachu i bólu. A jeśli... Jeśli to na nic. Elizabeth, zagłada była nieunikniona. Dzięki tobie życie ma przyszłość. Wierzysz w to? Wierzę w ciebie, Elizabeth. Dzięki tobie wszystko. Czy
Czyli to już jest etap, ono ma ewidentnie wynika z tego, że już się stało, tak? Już jest wyczyszczone i nie ma. I to do tego stopnia, że nie można przejść bez skafandru, no tak, bo jeżeli maszyny ogołociły wszystko, to po prostu tlen, tak? Brak tlenu. Wyważ drzwi, czyli teraz wchodzimy, tak, na rympał? Do tego miejsca. Było długo, długo był spokój, a może nie tak długo. Dobrze, moja Aloy, wchodzimy. Wejście do biura. Zbadaj terminal oraz Elizabeth Sobek. Dobrze, zaraz zbadamy. Mam już za dużo. Co zostało? Niebieskie? A, dobra. Okej. Okay. Najpierw to. Porażka Odyssey? Dlatego Zenit poinformował mnie o niepowodzeniu misji Odyssey. Zeszłej nocy telemetria wykazała katastrofalnie rozszczelnienie separatora antymaterii, do którego doszło podczas uruchamiania silników przed opuszczeniem układu sądzącego. Statek, jego załoga, ładunek z zygodnością, a także wersja Alfa Apolla, wszystko uległo zniszczeniu. Nowy świt jest teraz naszą jedną nadzieją na przedłużenie egzystencji ludzkiej i ziemskiego życia w ogóle. Nie możemy zawieść. Czyli koleś, który wrzeszczał coś o wystrzeliwaniu rakiety, nie wrzeszczał jakoś, nie był wariatem, coś było na rzeczy. Czyli oni to chcieli na wszelki wypadek, rozumiem, wszystko jeszcze kopię zapasową wywieźć. Okej, okay. Tylko że się nie udało. Tylko że się nie udało. Tam coś jest. Aha, nie skaczesz tak w tym stanie? Stan Artemidy. Wszystko zaczyna się zaczyna układać. Lis, jestem tego pewny. Charles Ronson. Podczas negocjacji zamrożonym z ZOO miałem pewne celboty, zajęli próbki. Okej. Luk, jaszczębie, lisy wielkie. Dobra. Dobra. Okej, okay, no chodźmy tutaj, bo tak unikam tego, ale... Plik główny rejestru Alfa. Cały? Tak. Brak skażenia. To na co czekasz? Skopiuj ten plik. Dzięki temu mogę odtworzyć rejestr w śluzie wewnątrz Wszechmatki. Odtworzyć i wejść. A potem poznać tajemnicę. Tam się urodziłam. Może ta, która mnie urodziła. Ta? Naprawdę jesteś tak naiwna? Słuchaj, nikt tam nie będzie na ciebie czekać. Na ten świat wydała cię rzecz, a nie osoba. Milcz! Ja się urodziłem naturalnie. To ty, Aloy, jesteś dziełem maszyny. Ale jakiej maszyny i dlaczego? Po co zostałaś stworzona? Kopia genetyczna Elizabeth. Jakie to może mieć znaczenie? A, tak. Wynoś się stamtąd. Twoje znalezisko jest zbyt cenne. Co to będzie też? Czasówka? Wyłączasz to? Dobrze. My God. Złapię ją? O, cholera.
wciąż żyjesz. Helis. Mam dla ciebie bardziej odpowiednią śmierć. Dziecko.